Cześć, witam Was w kolejnej odsłonie retro przeglądu prasy. Do tej pory przebrnęliśmy przez dwa magazyny i najwyższa pora odhaczyć kolejny. Tym razem na tapecie Świat Gier Komputerowych numer 797, czyli z lipca 97 roku. Roku, który był hojny dla graczy. Wyszło naprawdę wiele hitów i coraz więcej osób w naszym kraju stawało się posiadaczem peceta. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Na okładce dużo się dzieje, ale to, na co powinniście zwrócić uwagę, to dołączony plakat. Bo tylko tutaj go zobaczycie. Ten z mojego egzemplarza gazety bardzo szybko wylądował na ścianie mojego pokoju i niestety przepadł. Gazeta kosztowała 3,90 i ma 86 stron. Tradycyjnie witają nas reklamy, a pierwsza to świeżynka pod tytułem 3 czaszki Tolteków. Co ciekawe, była to świeżynka tylko u nas. Gra została wydana w Polsce w czerwcu 97 roku, a na świecie zadebiutowała rok wcześniej. Było na co czekać, bo raz, że gra to świetna przygodówka, a dwa, gra została u nas wydana w wersji spolszczonej. Jeśli ktoś nie miał okazji zagrać, to dodam, że obecnie sprzedawana jest odświeżona wersja na platformie Steam. Kolejna strona to reklamy dwóch gier samochodowych. Formuła 1, o której nic nie wiem, bo ani mnie taki gatunek jakoś specjalnie nie interesuje, a z drugiej strony, jeśli co druga gra o Formule 1 nazywa się Formuła 1, to trudno, aby jakaś zapadła w pamięć. Druga gra to Speedster, ale gdybyśmy nabili wersję nieeuropejską, to gra nazywałaby się Rush Hour. No chyba, że mieszkalibyśmy w Japonii i kupili wersję na PSX-a. Wtedy gra nazywałaby się Battle Round USA. Sama gra jest takim Ignition minus humor, czyli niczym specjalnym. Po przewróceniu kartki wita nas kolejna całostronicowa reklama, tym razem RTS-a Conquest Earth. Tytuł warty sprawdzenia, bo chyba w żadnej innej grze nie przyjdzie się nam zmierzyć z mieszkańcami Jowisza. Dalej możemy zapoznać się ze składem redakcji oraz ze wstępniakiem, a w nim m.in. informacja, że już wkrótce, dokładnie za miesiąc, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, udostępnimy nasz serwer do, uwaga, wspólnego multiplayerowania. Na początek pójdzie X-Wing vs. TIE Fighter. Sprytnie. Wybrana gra wymagała posiadania pada albo joysticka, czyli akcesorium, które niewielu posiadało w 97 roku, więc nie było obaw, że serwer się zapcha. Idziemy dalej. Spis treści omijam, ale jeśli kogoś interesuje, o czym będzie dalej, to może zrobić tutaj pauzę. Konkurs też omijam, zatrzymamy się przy cenniku firmy Eureka. Już teraz dodam, że firma działa do dzisiaj, ale zmieniła profil, teraz zajmują się monitoringiem. W każdym razie na stronie w sekcji z historią firmy możemy przeczytać. Firma Eureka Soft & Hardware jest obecna na polskim rynku od ponad 25 lat. W latach 90. ubiegłego wieku była jednym z wiodących i najbardziej rozpoznawalnych dystrybutorów sprzętu i oprogramowania dla komputerów Amiga. Pytanie do amigowców. Czy słyszeliście kiedyś o tym rozpoznawalnym dystrybutorze sprzętu i oprogramowania? Ja nie. Mniejsza z tym. Sprawdźmy cen. Goła Amiga 1200 kosztowała 1090 zł. Co tu dużo mówić, A1200 świetnie trzyma cenę. Zwróćcie też uwagę na cały czas dostępny asortyment pod Amigi 500. Małe przypomnienie, minęły niemal równe 2 lata od premiery W95. W listach od czytelników nie ma nic ciekawego, więc nie będę ich przybliżał. Moją uwagę przykuły reklamy Audiotele. 3,70 na minutę za słuchanie o tipsach i kodach na PlayStation. Kto by się nie skusił? W zapowiedziach możemy się dowiedzieć m.in. o nadchodzącym Baldur's Gate czy Age of Empires. Ja jednak wyróżnię mniej znany tytuł, Birthright. Lubisz roleplaye? A gry strategiczne? Jeśli odpowiedź na obydwa pytania brzmi tak, to z pewnością zafascynuje Cię najnowsze dzieło Sierry zatytułowane Birthright. Bardzo chciałem zafascynować się tym tytułem, ale niestety nie zaiskrzyło. Nie wiem, czy to kombinacja niejasnych reguł i nieintuicyjnego interfejsu, czy sprawa komicznych wręcz animacji. W każdym razie, choć planowałem spędzić z tą grą tygodnie, to po kilku godzinach gra zniknęła z dysku. Kolejna ciekawa gra w zapowiedziach to Police Quest SWAT 2. Obowiązkowa pozycja dla fanów strategii, którym znudziło się gładzenie obcych czy inne klimaty wojenne. Wtrącę, że część pierwsza oraz druga są dostępne w jednej paczce na GOG-u. W sekcji Zasłyszane redakcja informuje czytelników, że niejaki Bruce Willis użyczył swojej facjaty w grze Apocalypse na PSX-a.
Gra była tylko okej, nic specjalnego, ale to dzięki temu tytułowi powstała lubiana przez wielu seria gier z Tonym Hawkiem oraz Guitar Hero. Wyglądało to tak. Firma Neversoft była małym studiem deweloperskim. Opracowali grę Skeleton Warrior ocenianą przeciętnie oraz byli odpowiedzialni za przeniesienie gry MDK na konsolę Sony, co się udało. W tak zwanym międzyczasie firma dopieszczała swój silnik graficzny, który wyciskał z PSX-a wszystko co się dało, a przynajmniej tak to wyglądało w 96-97 roku. Wzięli się więc za opracowanie kolejnej gry o ambitnym tytule Big Guns, która miała być wydana przez Sony. Niestety japoński gigant postanowił anulować projekt chwilę po jego zatwierdzeniu i Neversoft stanęło tym samym nad krawędzią bankructwa. Zaczęli więc chodzić od wydawcy do wydawcy, oferując swój silnik i zespół. Na początku 98 roku zapukali do Activision, którzy szukali kogoś, kto mógłby stworzyć grę Apocalypse na nowo, bo ich pierwsza próba była nieudana, a wiadomo, Bruce kasy nie odda. To właśnie o tej nieudanej próbie pisze gazeta, choć wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że z projektem źle się dzieje. Po prezentacji silnika okazało się, że jest on idealny do założonego celu, jakim była gra akcji widziana z trzeciej osoby. Grę ukończono, a Activision było tak zadowolone ze współpracy, że zlecili firmie Neversoft stworzenie gry deskorolkowej i tak narodziła się seria gier z Tonym Hawkiem. Okej, trochę się rozgadałem, więc nadgonię i ominę resztę zapowiedzi. Zwróćcie jednak uwagę, że cały czas są tutaj tytuły na Amigę. Kącik w przygotowaniu otwiera Twin Sands Odyssey, czyli druga odsłona Little Big Adventure. Gra okaże się udaną kontynuacją i nieźle się sprzeda, choć Amerykanie jej nie docenią. GameSpot napisze po wydaniu gry. We Francji Twin Sands jest duży, w Stanach jest kuriozum. Następny tytuł, który wedle polskiego kalendarza wydawniczego był w przygotowaniu, to XCOM Apocalypse. Powiedziałem wedle polskiego kalendarza, bo na świecie gra miała premierę kilka miesięcy wcześniej. Gra odniesie sukces, pomimo tego, że rodziła się w bólach. Jeden z twórców tak podsumował tamte czasy. Po ukończeniu tej gry wiem, jak czuł się Francis Coppola po nakręceniu Apocalypse Now. Prawie wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak, a nakład pracy potrzebny do nadania grze kształtu był ogromny. Czy wy też uważacie, że fani serii lubią pomijać ten tytuł? Pamiętacie z pewnością grę Descent. Descent to Under Mountain nie bez powodu nawiązuje już w tytule do tej świetnej strzelanki. W tym dziele Interplay chciał wziąć silnik Descenta i umieścić go w świecie Dungeons & Dragons, a dokładnie w kampanii Forgotten Realms, czyli w tych samych realiach co seria Baldur's Gate, Neverwinter Nights czy Eye of the Beholder. W zasadzie to akcja gry rozgrywa się tak jak w pierwszym Eobie pod miejscowością Waterdeep. Mamy więc świetny silnik graficzny, sprawdzony i lubiany uniwersum oraz dobrego dewelopera. Co mogło pójść nie tak? W skrócie, wszystko. Gra okaże się klapą, a grafika, która miała być atutem gry, wyszła fatalnie. Pewnie w 1994 roku świat byłby nią zachwycony, ale po 1996 roku, kiedy Quake czy Tomb Raider leżały już na półkach, to co pokazał Descent to Under Mountain wyglądało w porównaniu słabo. Na zapowiedź Carmageddona nie poświęcam czasu, bo każdy grę zna. W tekście redaktor wychwala silnik graficzny, który jak już kiedyś informowałem jest dokładnie taki sam jak na przykład w grze Krok. Zajawkę kolejnej odsłony Wipeouta też pominę, bo tytuł zdecydowanie znany i przeskakuję do Extreme Assault. Gry, której silnik posłuży firmie Blue Byte do stworzenia świetnej strategii Incubation. Extreme Assault spodoba się recenzentom i graczom na świecie, a kilka miesięcy po wydaniu gry ukaże się łatka pod akceleratory Woodu. W grze siadamy za sterem helikoptera lub czołgu. W obu przypadkach model prowadzenia jest bardzo przystępny, co sprawia, że do gry mogą zasiąść nie tylko fani symulatorów. Wreszcie zaczynają się recenzje, a pierwszą jest polecana przez SGK gra Blood. Mam wrażenie, że już kilka razy produkowałem się na temat tej gry, więc tym razem posłużę się cytatem. Oceniając Blood, należy zaznaczyć, że nie jest to raczej gra dla małolatów, ale starsi, odporni na sadyzm i rzeźnie, przeżyją tu wiele morderczo miłych chwil. Co? A tak wyglądała polska telewizyjna reklama gry emitowana w przerwie programu Escape. Powstań z martwych, aby walczyć ze złem w grze Blood. Następna opisywana gra również dorobiła się plakietki SGK poleca. Master of Orion 2.
Nie wiem szczerze mówiąc, dlaczego ta gra jest recenzowana tak późno, bo premierę miała jeszcze w 1996 roku. Więc albo polski dystrybutor się nie spieszył, albo redaktorzy. Program ten można nawet porównać do Civilization 2. Tyle tylko, że tutaj wszystko odbywa się na kosmiczną skalę. Odkrywasz nowe planety, kolonizujesz je, dbasz o harmonijny rozwój swoich kolonii, prowadzisz badania naukowe, w końcu ruszasz na wojnę, by zeszyć wpływ swoich przeciwników. Innymi słowy, jest to strategia 4X w kosmosie. Idziemy dalej. IM-1A2 Abrams to przedstawiciel gatunku, którego ja nigdy nie rozumiałem. Z jednej strony czołgi to takie fajne pukawki, ale gry, gdzie tanki grały pierwsze skrzypce i które by mnie wciągnęły, mogą policzyć na palcach jednej ręki. Co nie znaczy, że gry te były słabe. Na przykład ten tytuł zebrał całkiem niezłe oceny. Ot, nie moja bajka. Ale kapitalizm z dopiskiem plus już jak najbardziej. Strategia wręcz excelowa, gdzie tabelki oglądamy niemal cały czas, ale też dająca wiele frajdy, bo gra pozwala poprowadzić swój własny biznes od zera i rozwinąć go do szczebla światowej korporacji. Największym problemem dla nowych graczy będzie nie tyle ciężki interfejs, co ilość dostępnych opcji. Recenzent podaje, że przejście samego tutoriala to 5 godzin. Ale zapewniam, że warto. Można też od razu zacząć od części drugiej, równie dobrej, albo od odświeżonej edycji zatytułowanej Capitalism Lab. Stronę obok widzimy dużą reklamę gry Guts and Garters. Wiecie co? Ta gra jest tak mało znana, sądząc po wynikach z YouTube'a, że postanowiłem ją kupić i wam pokazać. Przyjemność kosztowała mnie 50 zł i mówimy tutaj o Big Boxie. Zanim jednak przejdę do gry, posłuchajcie kawałka reklamy. Prawdziwe trójwymiarowe środowisko gry. Ponad 200 różnych lokacji renderowanych na komputerach Silicon Graphics w tysiącach kolorów i 256 poziomach głębi. Daje możliwości poruszania się w trzech wymiarach. Niesamowita dbałość o detale, cienie, dymy, ślady na piasku, oświetlenie. Animacje z zastosowaniem techniki motion capture. Renderowane lokacje ożywione przez ludzi, wiatr, pojazdy, pociski, wybuchy, urządzenia. Ech, któż z nas nie lubi PR-owego bełkotu? To teraz zobaczcie, jak wygląda gra. Nie, nie jest to prawdziwie trójwymiarowe środowisko, o którym nas zapewniano. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda wydanie. Pudełko jest w całkiem niezłym stanie. Z tyłu jest dokładnie ta sama reklama, którą znamy z gazety. Na górnych bokach wydrukowano jeszcze wymagania minimalne. Będą 75 i 16 MB RAM-u, a zalecane to P133 i 32 MB. W środku jedynie płyta i skromna książeczka. CD-ek posiada oprócz gry muzykę w formacie CD audio. Fabuła gry jest... kropka. Jest i tyle. Coś o ufortyfikowanej wyspie, eksperymentach genetycznych i broni biologicznej. Do wyboru mamy dwóch bohaterów, tytułowi Guts, koleś, i Garters, kobitka. Schwarz charakterem jest admirał Ward. I tak sobie chodzimy po wyspie, strzelając do czego się da. I tak w kółko, aż dorwiemy głównego antagonistę. Sterowanie jest nawet do zaakceptowania, ale cały czas występują momenty, że gracz nie wie, czy zasięg broni jest wystarczający, albo czy jak stanie się za ścianą, to nie dosięgną nas kule przeciwników. Zwykle dowiadujemy się, jak już zacznie nam spadać poziom zdrowia. Wykreowany świat trzeba zaliczyć na plus. Rendery są naprawdę dopracowane i momentami jest na czym zawiesić oko. Największym minusem jest strzelanie, czyli rzecz, którą robi się tutaj przez 99% gry. Bronie nie dają żadnej satysfakcji, a po kilkudziesięciu minutach zacząłem się zastanawiać, co ja tutaj robię, przecież mam operencję do ogrania na Switchu. Podsumowując, gra nie przypadła mi do gustu. A co o tym tytule mówiły polskie gazety? Cóż, nie zgadzają się ze mną. Gulasz w 49. numerze Secret Service wycenił grę na 7 na 10 i dokładnie taką samą ocenę przyznał magazyn CD Action, dokładnie w numerze 17. Strasznie mnie to dziwi, bo wtedy nie brakowało dobrych gier. Skąd więc taka wysoka ocena? Gulasz w recenzji stwierdził, że Guts and Garters jest takim rodzynkiem w cieście. Tylko kto lubi rodzynki w cieście? Ja wydłubuję. Okej, gra ląduje do pudełka, na półkę i pewnie spędzi tutaj resztę swojego życia. O Virtual Casino nie mam nic do powiedzenia, bo w gry karciane grać nie umiem. A drugi aspekt gry, który widać na obrazkach... cóż...
Nawet w tamtych czasach można było odpalić dyskietkę z takimi paniami i nie trzeba było grać do tego w karty czy ruletkę. Pytanie do starszej widowni. Pamiętacie przeglądarkę do zdjęć o nazwie Sea? Ja nie pamiętam. Zupełnie bez powodu przypomniała mi się jeszcze taka scena z serialu IT Crowd. Why is it taking so long to download? Oh, something happened with the routers this morning. We're back to pre-broadband speed. Oh, do you remember the internet at this speed? Up all night and you'd see 8 women. Kolejna recenzja to dziwadło o tytule Amok. Rdzeń gry jest całkiem niezły. Walka w mechu, na lądzie i pod wodą. Problemem jest rodowód gry. Otóż Amok zaczął swoje życie jako demo technologiczne na przystawkę Sega 32X, czyli gadżet, który miał być zapychaczem do momentu, aż Sega wyda Saturna. Pomysł spodobał się włodarzom, jednak szybko zrezygnowano z wersji pod przystawkę i zaczęto opracowywać bardziej rozbudowaną wersję pod konkurenta PSX-a. Wcześniej ukazała się wersja PC-towa, którą opisuje gazeta. I tak, mamy momentami bolącą w oczy grafikę, z paskudnymi wokselami, teksturami w ultra niskiej rozdzielczości i zasięgiem widzenia na kilka metrów do przodu. A.D.Cup to ciekawy tytuł. Ciekawy, bo ma fajny polski akcent. Gra jest zwykłym pistoletem na szynach, więc jeśli nie przepadacie za tytułami takimi jak Virtua Cup, to nic tutaj dla siebie nie znajdziecie. Przejdźmy zatem do wątku polskiego. Grę stworzyło małe studio deweloperskie o nazwie Electronic Music and Animated Graphics, w skrócie EMAG, czyli czytane od tyłu GAME. Zespół pochodził z Tajwanu i wydawał raczej niszowe tytuły. Nie były to czasy Steama, więc ich produkcje nie opuszczały tamtej części świata, przynajmniej oficjalnie. I tak do gry wchodzi polski producent gier Union Systems, firma znana w szczególności amigowcom. Skontaktowali się oni z EMAG-iem, zlokalizowali tytuł i wydali grę z pomocą Mirage w Polsce. Współpraca z tajwańskim deweloperem była owocna. Wydano także side-scrollera o nazwie Sideline, którego to polskie fizyczne wydanie jest dzisiaj pożądane przez kolekcjonerów i którego recka znajduje się kilka kartek dalej, ale już teraz wspomnę o tym tytule. Pamiętam, że zapłacono nam za dystrybucję około 3000 egzemplarzy gry, która musiała zostać wydana w 1997 roku. To byli w porządku goście, ale my nie spodziewaliśmy się, że zarobimy w Polsce dużo pieniędzy. Podsumował współpracę z Polakami Jimmy Huang, jeden z założycieli EMAG-a. Obok recenzji A.D.Cup niewielka oferta Techlandu, a w niej m.in. gra Titanic Adventure Out of Time. Statek rozbił się o górę lodową. Tak przynajmniej głosi najbardziej popularna wersja. Istnieją przypuszczenia, a nawet dowody, że zatopienie statku było działaniem zamierzonym. To prawda, teorii jest wiele. Najgłupsza moim zdaniem mówi, że Titanic nie zatonął, a zamiast niego zatonął okręt bliźniaczy. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale powstały trzy identyczne okręty. Olympic, Titanic i Britannic. Pierwszy został zwodowany Olympic i chwilę po tym zderzył się z innym okrętem, w rezultacie czego został solidnie uszkodzony. Według teorii spiskowych, armator postanowił zamienić plakietki z nazwą statku i zatopić uszkodzony model. Teoria głupia, bo na 100% ktoś by się wygadał, w dodatku każdy statek posiadał swoje specyficzne numery seryjne na niemal wszystkich sprzętach, więc sama zamiana nazwy by nie wystarczyła. Ciekawostka. Pełna nazwa giganta, który uległ górze lodowej, to RMS Titanic. A czy wiecie, co oznaczają litery RMS? Otóż jest to akronim od Royal Mail Steamer. Takie oznaczenie dostawały jedynie okręty, które posiadały kontrakt na dostarczanie poczty Royal Mail. Ale też nie każdy mógł takie oznaczenie dostać, bo statek oprócz chęci musiał być jeszcze szybki. Druga odsłona Need for Speed została bardzo dobrze oceniona, a że jest to raczej znany tytuł, to zamiast się nad nim rozwodzić, zacytuję fragment recenzji odnośnie wymagań sprzętowych. Do płynnej gry wymagany będzie komputer z procesorem co najmniej Pentium 133, 16 MB RAM, szybką kartą graficzną i co najmniej 4 razy napędem CD-ROM. Choć prawdę mówiąc, nawet na moim Pentium 166 MHz z 32 MB RAMu gra nie pracowała na tyle szybko, jakbym tego oczekiwał. Myślicie, że przesadza? No to sprawdźmy, jak gra działa na 486DX266 z 1 MB na grafice i z 8 MB RAMu. Do ideału, jak widać, daleko. W dodatku są to najniższe opcje, jakie dało się ustawić z najmniejszym oknem z rozgrywką.
To dla porządku prawdziwy wypas 486-kowy, model DX4 z taktowaniem 100 MHz, do tego 2 MB grafika i 16 MB RAM-u. Jak widzicie, gra niegrywalna, a są to również najniższe opcje graficzne. Reklama LK Avalonu to m.in. przygodówka AD2044, czyli pierwsza polska gra wydana na dwóch płytach kompaktowych, a premiera miała miejsce we wrześniu 1996 roku. Darklight Conflict to ciekawy symulator potyczek w kosmosie. Gra mogła się pochwalić przede wszystkim niebanalną grafiką, a recenzenci zwracali też uwagę na to, jak gra była wyświetlana, czyli w trybie letterboxowym. Taka namiastka panoramy na ekranach 4:3. Warto też zaznaczyć, że tylko wersję PC-tową chwalono za grafikę. Konwersje na PSX i Saturna już nie wyglądały tak ładnie. Dalej mamy recenzję gry Cave Wars. Gra jest dziwna, albo ekscentryczna. Jest to taki miks cywilizacji, Heroesów oraz szczypta Red Alerta. Brzmi dziwnie? No właśnie. Mi tytuł nie przypadł do gustu, ale recenzentowi SGK już tak i to nawet bardzo. I kolejna dziwna gra. Scarab. Ni to Doom, ni to Quake 3, którego gracze jeszcze wtedy nie znali. Jest to FPS osadzony w realiach starożytnego Egiptu, gdzie zmagamy się z botami na wielkich arenach. Brzmi obiecująco, ale tak nie jest. Grafika choć nie najgorsza, to raczej nie ma tutaj na czym oka zawiesić, a sama rozgrywka jest powolna i nudna. Idziemy dalej. Big. Stara, zapomniana polska gra, która wizualnie wyraźnie odstaje od czasów wydania. Ale jak możemy dowiedzieć się z recenzji, na animację głównego bohatera przypada aż 3000 klatek. Co wydaje mi się podejrzanie dużą liczbą, ale faktem jest, że rusza się zaskakująco płynnie. Może 3000 na wszystkie animacje w grze? To wydaje się bardziej prawdopodobne. W każdym razie gra nie porywa. Flashbackiem jaraliśmy się już w 92 roku na Amidze. Polska, w cudzysłowie, podróbka z 97 roku nie jest tak miodna i wymaga do działania minimum 486. Na sąsiadującej kartce widzimy recenzję gry Sideline, o której mówiłem już wcześniej. Dodam tylko, że jest to całkiem solidny przedstawiciel tego gatunku, zwłaszcza w wydaniu PC-towym. Bo jak wiadomo, w takie gry grało się głównie na konsolach czy w salonie. Gra jest dzisiaj darmowa, umieszczam linki w opisie. Tytuł Scorcher pamiętam głównie z Gambleriady. Kiedy w domowym zaciszu testowałem grę, nie byłem ani zachwycony, ani zniesmaczony. Ot, dziwna gra wyścigowa. Co ciekawe, Scorcher przedstawia wizję świata w 2021 roku. Tak zatem twórcy gry widzieli naszą codzienność. Chyba trochę nie trafili, no ale nikt nie pomylił się tak bardzo w przewidywaniu przyszłości, jak mistrz gatunku, Philip Kindred Dick. W jego Blade Runnerze tak wyglądał 2019 rok. Kolejne kilka stron to seria odgrzewanych kotletów. I tak możemy przeczytać o składance Great Naval Battles, gdzie w jednym pudełku znajdują się aż 4 odsłony tej udanej morskiej strategii. Obok widzimy kompilację Definitive Wargame Collection 2 z takimi oto hitami. Niezła okazja, zwłaszcza że pakiety wyceniono na mniej niż 100 zł. Po przewróceniu kartki widzimy opis odświeżonej wersji symulatora Eurofighter 2000 z dopiskiem Super. To oznacza nowe kampanie, ulepszoną grafikę, poprawione SI przeciwników, wygodniejsze sterowanie i wiele więcej. Edycja ta otrzymała najwyższe możliwe noty, jakie przyznawało czasopismo. Obok widzimy jeszcze dwa następne pakiety ze starociami. Starociami nawet jak na tamte czasy, czyli Cywilizacja z kolonizacją oraz UFO i XCOM. Ostatni zestaw to Mega Six Pack. Zacny pakiet, za cenę jednej gry otrzymywaliśmy kilka ciekawych pozycji, tutaj m.in. Magic Carpet 2, Actua Soccer czy Terra Nova. W tym miejscu zaczyna się kącik konsolowy. Sprawdźmy zatem, w co mogli grać wtedy posiadacze sprzętu Sony, Sega czy Nintendo. Z nowości wyróżnię grę One na PSX-a. Dziennikarz napisał: One to kolejna gra opierająca się na pomyśle Tomb Raidera. Nie wiem, skąd wzięło się takie porównanie, bo gra z Larą jest zupełnie innym tworem, co widzicie właśnie na ekranie. PSX-owy Excalibur 2555 AD był zdecydowanie słabo oceniany zarówno przez graczy, jak i dziennikarzy, ale w SGK tytuł zebrał solidne 85%. Co ciekawe, autor recenzji stawia ten tytuł wyżej niż przygody Lary Croft, co jest dość dziwne, bo gra zdecydowanie nie była lepsza. MechWarrior 2, choć na pierwszy rzut oka wygląda jak port z peceta 1:1, to tak naprawdę przy grze sporo podłubano, aby walka w mechu była bardziej arcade'owa niż w wersji pecetowej.
Stronę obok mamy krótkie wzmianki o Pandemonium na PlayStation oraz o wyścigach motorowych Manx TT na Saturna. Nie wiem dlaczego, bo nie jest to moja ulubiona kategoria gier, ale mam ten tytuł w kolekcji. A że każda okazja, aby wyciągnąć z szafy Saturna i Upscaler to dobra okazja, to popatrzcie na kawałek gameplaya. SkyTarget to taki duchowy spadkobierca Afterburnera znanego z automatów i omawiany tytuł również przewędrował na konsolę Segi właśnie z automatów. Co ciekawe, gra doczekała się też portu PC-owego, ale wydano go tylko w Japonii. Shadow of the Empire to zdecydowanie jedna z lepszych gier, jakie ukazały się na Nintendo 64 i ocena SGK na poziomie 98% to potwierdza. Mamy tutaj wszystko, co potrzebne, aby oddać grze kilka wieczorów. Strzelankę w kosmosie oraz na Ziemi, coś a la wyścigi, Tomb Raidera, a wspólnym mianownikiem są oczywiście Gwiezdne Wojny. Recenzja kończy się zdaniem. Rewelacja! Niech moc cię poprowadzi do sklepu po Shadow of the Empire. Dla porządku dodam, że gra nazywała się tak naprawdę Shadows of the Empire. Kartkę dalej widzimy sekcję z listami z kategorii konsolowej oraz kilka tipsów. Przybliżę część jednego listu. Słyszałem, że to tylko w Polsce są tak drogie gry na Saturna. Na przykład w Niemczech są o wiele tańsze. I odpowiedź redaktora o niku Wujek Włodek. Nie jest to do końca prawdą. Gry na zachodzie nie są dużo tańsze. A jeżeli dodasz do tego różne dziwne podatki oraz koszty sprowadzenia, to okaże się, że gry nie są wcale takie drogie. Sprawdźmy zatem, czy była to prawda. Bomberman na Saturna w Niemczech kosztował 85 marek. Średni kurs marki z połowy lipca 1997 roku to złoty 94, czyli wychodzi jakieś 165 zł. Cena w polskim sklepie? 209 zł. Różnica może i niewielka, ale jednak jest. Inny przykład, omawiana przed chwilą gra Shadows of the Empire na Nintendo 64. Kosztowała ona u naszych sąsiadów za Odrą 84 marki i jak widzicie po tym ogłoszeniu z magazynu PC Player rocznik 97 była to standardowa cena za nowości. FIFA, NBA czy NHL 98 wszystkie kosztowały podobne pieniądze. Zatem Polak na wakacjach w Bonn musiałby zapłacić za przykładowe Cienie Imperium jakieś 163 zł. A ile gra kosztowała u nas? 289 zł. Do tego pomijam taką drobnostkę jak zarobki u nas i tam. Więc, drogi redaktorze SGK, było jak najbardziej prawdą, że za granicą gry były tańsze, co biorąc pod uwagę wspomniane zarobki, było niezrozumiałe. Niemiecki rynek growy nie jest najlepszym przykładem, bo raz, że gry były i dalej są tam mocno cenzurowane, a dwa, bardzo często są jedynie w wersji językowej niemieckiej, co dla wielu będzie nie do przeskoczenia. Skoro już przybliżyłem niemieckie czasopisma i Lara Croft, to proszę, oto niemiecka reklama drugiej części Tomb Raider. I jak widać, dodawano do niej żel pod prysznic. Dziwne, że nie lubryk. Pora na kącik amigowy. Pierwszy recenzowany tytuł to Castle Kingdoms, czyli udanej gry zręcznościowej w rzucie izometrycznym. Był to jeden z tych tytułów, który dawał posiadaczom 500-ek ostatnie mile spędzone chwile z komputerem, który był porzucany przez coraz to większą liczbę twórców. Ciekawostką może być to, że firma odpowiedzialna za grę, Mutation Software, reaktywowała się w 2020 roku i sprzedają teraz fizyczne i cyfrowe wersje swoich gier. Jak widać, sprzedaż idzie całkiem nieźle, większość pakietów już wyprzedane, w tym omawianej gry. Wystarczy spojrzeć na screeny gry Eward Fighter i już doskonale wiadomo, jak wygląda rozgrywka. Jeśli dopatrujecie się tutaj gry Franco, to posłuchajcie fragmentu recenzji. Program stworzył jeden człowiek, w dodatku niedoświadczony, choć według mnie i tak grywalnością Eared Fighter przewyższa niektóre konkurencyjne tytuły, jak choćby Franco. Może ktoś z oglądających rozpozna wyraz Eward i podpowie mi, co on oznacza, bo żaden tłumacz tego nie wiedział, a po wklepaniu w Google wyskakuje Uniwersalny Kościół Królestwa Bożego. Okej, trochę podubałem i już wiem. Otóż gra jest ekstremalnie trudna do zdobycia. Nie udało mi się nawet znaleźć ROMu,
ale podczas poszukiwań natknąłem się na oryginalne logo gry i tym samym jej oryginalny tytuł. I wszystko jasne, czyli polski tytuł gry to Fekalny Wojownik. Dalej w kąciku mamy jeszcze informacje na temat odświeżonej edycji Robali pod układy AGA, która została wydana na krążku, oraz o grze Zone 99, która wymagała kości AGA oraz aż 6 MB RAMu. I po screenach można ocenić, że nie wyglądała przy tym zbyt ładnie. Niestety nie udało mi się jej znaleźć, ani też żadnej informacji potwierdzającej, że taka gra faktycznie istniała. Starfightera z kolejnej strony też nie udało mi się odszukać, ale przynajmniej wiem, że taka gra istniała i że był to ciepło przyjęty symulator potyczek w kosmosie. Kolejne strony to opisy przejścia gier. Pierwszą jest Ace Ventura, gra, która raczej opisu nie wymagała, z wyjątkiem tego cholernego totemu. Ta zagadka nie miała nic wspólnego z logiką, a miała jedynie irytować. Archimedean Dynasty, opisywany na kolejnych stronach, był chyba jednym z lepszych tytułów wydanych w 1996 roku. Zarówno fabularnie, jak i graficznie gra była, a nawet cały czas jest na wysokim poziomie. Kiedyś wspomnę o niej więcej, ale warto wiedzieć, że jej kontynuacją jest seria gier Aquanox. Na podwójne kłopoty Bada Takera również nie poświęcam czasu, zrobię to innym razem, jak gra będzie recenzowana. Teraz powiem tylko, że warto zagrać w tę przygodówkę, bo jest śmieszna, wciągająca i istnieje wersja spolszczona. Tak dobrnęliśmy do kącika retro. Sprawdźmy, co uważano za retro w 1997 roku. Na start Micro Machines, czyli ścigałka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. U nas największą popularność zdobyła chyba wersja na Pegasusa, umieszczana na kartridżu Złota Piątka. Co ciekawe, NES-owe wydanie gry było w części krajów wydane nieoficjalnie, z pominięciem haraczu dla Nintendo. A zabezpieczenia łamano w prosty sposób. Do konsoli wkładano adapter, gdzie należało wsadzić jeden oryginalny kartridż i ten nieoficjalny. Konsola sprawdzała zabezpieczenia na tym oryginalnym, a potem odpalany był ten wywołujący łzy Nintendo. Gra została wydana w 1991 roku, a gazeta przywołuje wersję na PC-ta, Amigę i Atari ST. Te wyglądały oczywiście ładniej, ale dawały tyle samo frajdy. To 286 z 8 MB RAM-u i karta SVGA to raczej, a nawet na pewno, pomyłka. Kolejny odkopany tytuł to Battle Squadron, czyli solidny top-down shooter, który powstał już w 1989 roku i wymaga do działania rozszerzenia pamięci do 1 mega, co w 1989 nie było czymś oczywistym, jak w latach 90. Można chyba śmiało stwierdzić, że każdy posiadacz 500-ki miał przynajmniej 1 mega RAM-u. Przytoczę pierwsze zdanie opisu. Były takie czasy, słowo daję, kiedy poczciwa Amiga 500 królowała w naszych domach. Przyznam, że nie bardzo rozumiem, dlaczego autor próbował nas o tym przekonać. Skoro nawet w 1997 roku cały czas ukazują się recenzje gier na przyjaciółkę 500, a oferty sklepów cały czas mają gry i programy na ten sprzęt w ofercie. Nieważne, idziemy dalej. Po przewróceniu kartki objawia się nam chaos. Gra z jednej strony przełomowa, z drugiej strony ten konkretny port jest podejrzany. Po kolei. Chaos to gra, która zadebiutowała na ZX Spectrum już w 1985 roku. Jej pełny tytuł to Chaos the Battle of Wizards. Gra została stworzona przez Juliana Golopa. To temu panu zawdzięczamy m.in. serię gier XCOM. Gra była hitem, choć nie wyglądała atrakcyjnie, jak większość gier na Spectrum, aby być fair. I tak w 1990 roku ukazała się kontynuacja Lords of Chaos na komputery 8-bitowe, a rok później na komputery 16-bitowe. Ta wersja wyglądała już ładnie, ale fani oryginału woleli brzydszą, starszą wersję. Problem polegał na tym, że ta była dostępna tylko na starsze komputery i nagle, w 1994 roku, 3 lata po wydaniu kontynuacji, na Amidze pojawia się pierwszy chaos. Nie udało mi się znaleźć żadnych potwierdzonych informacji, że jest to tytuł oryginalny, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to raczej nieoficjalne wydanie zrobione przez fana. Oryginał czy nie, jest to dobra gra, którą warto sprawdzić, aby zaspokoić ciekawość. A jeśli grafika wydaje się wam zbyt archaiczna, to mam dobrą wiadomość. W 2015 roku powstał udany remake. Znalezienie tej gry też zajęło mi więcej czasu niż chciałbym przyznać. Zaczynam się zastanawiać, skąd SGK brało te amigowe gry.
Rampart opisywany obok to jedna z tych gier, które ukazały się na wszystkim. Gra zaczęła swój żywot na automacie i potem została przeportowana na komputery i konsole 8-bitowe, następnie 16-bitowe, a nawet na PS3 czy Xboxie 360 można pobawić się tym tytułem, za sprawą kompilacji Midway Arcade Origins. Rampart uznawany jest za prekursora gier Tower Defense i trudno się z tym nie zgodzić. Jednak chyba byłoby niesprawiedliwe zaszufladkować tytuł tylko do takiej kategorii. Mamy tutaj miks kilku gatunków, strategii, zręcznościówki, a nawet Tetrisa. Warto dać tej wydanej w 1990 roku grze szansę. Dodam, że wersja Amigowa wypada całkiem nieźle na tle innych platform. Dalej mamy całostronicowy komiks śledzia, ale akurat w tym numerze nic specjalnego. Na kolejnej stronie możemy przeczytać cykliczny felieton Między nami graczami. Ten konkretny tekst traktuje o awaryjności sprzętu. Jednak opisywane sytuacje wydają mi się ultra dziwne. Otóż autor opisuje sytuację swojego kolegi, który miał tylko 486DX266 z 4 MB RAM i bez karty dźwiękowej. Postanowił dokupić na początek 4 MB. Docelowo planował mieć 16 oraz wspomnianą kartę. Kiedy już wszystko było na swoim miejscu, włączył komputer, a wtedy coś trzasnęło i nastała ciemność. Na wieki wieków. Amen. Jak żyję, nie udało mi się po takiej modyfikacji peceta spalić cokolwiek. A w tekście jest też informacja, że dysk uległ spaleniu. Może kolega zapomniał wspomnieć, że wylał herbatę na zasilacz? Nie wiem, ale to nie trzyma się kupy. Dalej autor opisuje swoje przygody z komputerami i m.in. z dyskiem twardym. Miałem już zapętlanie twardziela, kłopoty z kartą dźwiękową, uszkodzenie sektorów na HDD, skasowanie autoexeka i konfiga. Do dziś nie wiem, jak to się stało. Prawdopodobnie przepełniłem dysk danymi i kiedy zabrakło miejsca na twardzielu, system ogłupiał. Naśmiewanie się z Microsoftu jest spoko i zawsze na czasie, ale bardzo wątpię w to, że DOS czy Windows kasują sobie autoexeka, aby zwolnić miejsce na dysku. Przechodzimy do kolejnego kącika. Kantyna. Tutaj gracze dzielili się swoimi taktykami w grach strategicznych. Myślę, że możemy sobie odpuścić tę analizę i tak docieramy do kącika dla fanów gier RPG o nazwie Tawerna. Ten niemal cały poświęcony jest na list od czytelniczki, która słusznie zauważa, że płeć piękna w grach RPG różni się od płci brzydkiej, w zasadzie tylko ikonką z wizerunkiem. Autorka podkreśla, że jest tolkienistką. Wystarczy przypomnieć sobie obraz kobiet odmalowany przez tego genialnego pisarza. Różnice między płciami były tam kolosalne. Kobiety były delikatne, subtelne, poetyckie, mądre, również wojownicze, na przykład Eowyna, lecz przy tym romantyczne, tęskniące, liryczne i melancholijne. Podsumowując cały list, kobiety w RPGach mogą tak samo dobrze walczyć, czarować i robić wszystko co mężczyźni, co może jest politycznie poprawne, ale zdaniem autorki jest pewnym niedopatrzeniem. Nie chodzi tutaj o to, aby nakładać limity, na przykład na siłę w zależności od wyboru płci, raczej o zdolności dodatkowe. Na przykład kobiety powinny mieć możliwość uwodzenia, albo drużyna, w której są kobiety, powinna szybciej odzyskiwać zdrowie podczas odpoczynku, bo kobiety lepiej gotują. W odpowiedzi redaktor przytacza grę Ishar, gdzie kobiety w drużynie mogły faktycznie sporo namieszać. Otóż mieszana drużyna zachowuje się tu jak najbardziej realnie, na miłości pomiędzy jej członkami począwszy, poprzez właśnie w drużynie, a na zabójstwie w afekcie kończąc. Co ciekawe, w grach nie RPG tego problemu często nie ma. Na przykład w pierwszym Resident Evil różnica płci jest odczuwalna, Chrisem gra się ciężej i ma on mniejszy ekwipunek. Ciekawie wygląda to też w grze Guts and Garters. W zależności od tego, kogo wybierzemy, część misji wykonuje się inaczej. Głównie chodzi o to, że kobieta jest lżejsza. Następna strona to top listy. W takie gry z różnych dziedzin najchętniej grali wtedy czytelnicy gazety, a ja wybieram po jednej grze z każdej kategorii i szybko ją streszczę. Z logicznych wyróżnię Shivers, głównie dlatego, bo nie jest to gra logiczna. To raczej gra przygodowa, w której są zagadki logiczne. Na tej samej zasadzie, w każdej jednej grze w stylu Eye of the Beholder jest mnóstwo zagadek logicznych. Ale nie klasyfikujemy tych gier jako gry logiczne. Swoją drogą zawsze mnie zastanawiało, dlaczego do Dungeon Crawlerów dodaje się zagadki logiczne. Grałem w młodości w papierowe RPG i nigdy mistrz gry nie kazał nam w pewnym momencie przygody rozwiązywać sudoku. Nie wiem więc, dlaczego tak uparcie twórcy komputerowych RPGów dodają taki aspekt do gry.
Okej, okay, gry zręcznościowe. Uff, jest w czym wybierać. A że chyba nigdy nie mówiłem o NBA Live 97, to przybliżę właśnie ten tytuł. Była to pierwsza koszykówka od Electronic Arts z trójwymiarową grafiką i zrealizowana przy pomocy technologii motion capture. Tutaj swoich kocich ruchów użyczyli m.in. Mitch Richmond oraz Tuse Edney z zespołu Sacramento Kings. W przygodówkach również wielu mocnych graczy, ja wybieram Bad Mojo, czyli bardzo ciekawą grę, gdzie wcielamy się w Karalucha. Tytuł jest miodny, grafika momentami bardzo odpychająca, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I dobrą wiadomością jest to, że powstała wersja odświeżona z dopiskiem Redux. Jeśli nie znacie, to warto sprawdzić. W RPG-ach też zacny wybór. Nawet Dungeon Master 2 z 93 roku załapał się do zestawienia opublikowanego w roku 97. Ja jednak wyróżnię pozycję numer 7, której pełny tytuł to Realms of Arcania Blade of Destiny. Ten RPG to jedna z najlepszych gier tego gatunku, jaką urodził niemiecki rynek gier. Co ciekawe, gra ukazała się już w 92 roku, ale tylko w Niemczech. Zdobyła jednak taką popularność, że rok później wydano ją globalnie z m.in. tłumaczeniem na język angielski. Warto też wiedzieć, że jest to pierwsza część trylogii. Kontynuacja nazywa się Star Trail, a serię zamyka Shadows Over Riva. Są to solidne gry i na pewno spodobają się każdemu fanowi gatunku. Dodam, że można je kupić na GOG-u i Steamie oraz że jakiś czas temu wyszedł remake części pierwszej, ale jest raczej średnio oceniany. Gry symulacyjne to dość duży worek gier, bo są tutaj te podwodne, lądowe, jak i powietrzne. Wybieram grę Rally Championship, ale nie będę sam zachwalał tytułu, oddam głos panu Knapikowi, którego nie ma już wśród nas. Doskonały symulator wyścigów Rack Rally. W tym przypadku nacisk położono przede wszystkim na realistyczne zachowanie się maszyn podczas rajdu. Doskonale czuć w nim atmosferę mistrzostw, trud wyciskania z kolejnych torów ułamków sekund stojących pomiędzy zawodnikiem a tytułem mistrzowskim. Powody do satysfakcji znajdą tu także amatorzy dokonywania ręcznych modyfikacji parametrów trakcyjnych swego wozu. Poza tak oczywistymi zmianami jak twardość zawieszenia, prześwit czy też rodzaj opon, możemy tu ustawić także rozłożenie siły hamulców na tył lub przód pojazdu, czy też samemu ustawić najbardziej odpowiadające przełożenia skrzyni biegów. Nic, tylko eksperymentować. Był to fragment programu Escape, który był emitowany na Polonii 1. Zostały nam gry strategiczne. Ech, każda jedna z tych gier jest godna uwagi. Wybiorę więc tytuł najmniej znany i chyba najsłabszy. Wages of War. Jest to strategia turowa, gdzie sterujemy poczynaniami najemników w różnych scenariuszach i w różnych scenariach. Gra znalazła swoich fanów, ale nie brakowało narzekań, że interfejs jest nieczytelny albo że przeciwnik komputerowy oszukuje. Kolejne kilka kartek to porady przejścia różnych gier, które jedynie przekartkuję. Zatrzymam się na poradzie do gry Arni, którą posiadam w takiej oto wersji. Zatem, dla wszystkich, którzy grają w ten szlagier, ważna rada. W misji, gdzie masz uwolnić więźniów, strzelaj z rakiet w klatki z głowami, wybiegnie stamtąd człowiek. I teraz już wiecie. Przechodzimy do kącika sprzętowego. Wybiorę kilka newsów. Najciekawszą nowością jest procesor od Center Technology, czyli firmy, która postanowiła rzucić rękawicę Intelowi i planowali wydawać konkurencyjne układy zgodne z x86 za ułamek ceny i dodatkowo z mniejszym poborem prądu. W gazecie mamy wzmiankę o modelu C6, który trafił do sprzedaży w 1997 roku pod nazwą Winchip i co ważne posiadał instrukcję MMX, a później doszły jeszcze kolejne edycje Winchip 2 i 3. Co ważne, są to procesory zgodne ze standardowymi płytami głównymi. Tutaj mam do Was pytanie, czy chcielibyście zobaczyć zestaw z takim procesorem? Bo tak się składa, że posiadam egzemplarz z taktowaniem 200 MHz pod socket 7. Ostrzegam jednak, że nie ma tutaj co liczyć na wydajność porównywaną z Pentiumem 200. Modele Winchip mają problemy z wydajnością w tytułach, które wymagają mocnego FPU, czyli prawie każda trójwymiarowa gra z tamtych czasów. Pierwsze takie procesory, jak już mówiłem, ukazały się w 1997 roku, a dwa lata później firma zostanie kupiona przez VIA Technologies. I tak za kilka lat zacznie się sprzedaż procesorów C3 oraz C7, opartych na projektach Center Technology. Mam jeszcze taką ciekawostkę. Jakiś czas temu powstał całkiem niezły dokument zatytułowany Rise of the Center. Znajdziecie w nim wiele ciekawostek i archiwalnych nagrań z początków firmy. Myślę, że jeśli oglądacie ten materiał, to dokument, do którego odsyłam, się Wam spodoba. Linki w opisie.
Kolejny news ze świata technologii, który przykuł moją uwagę, to informacja o aparacie Sony, który zapisywał zdjęcia na dyskietce. Mowa oczywiście o modelu z serii Mavica, konkretnie MVC FD5. Zwróciłem uwagę na tego newsa, bo miałem okazję pobawić się tym aparatem chwilę po jego premierze. Odkopałem nawet zdjęcia, jakie nim zrobiłem. Oto one. Ich rozdzielczość to 640x480, czyli dzisiaj dramat, ale wtedy... Cóż, wtedy też dramat, bo większość z nas miała już rozdzielczość w systemie ustawioną na 1024x768. Na sąsiadującej stronie krótki tekst o programie multimedialnym dla najmłodszych oraz reklamy, w tym oferta sklepu Coco. Już kiedyś przywoływałem ich ofertę i wyróżniłem cenę nagrywarki Philipsa. Było to w pierwszym odcinku tej serii i opisywany tam był sekret serwis z roku 96. Nagrywarka kosztowała 3,5 tysiąca złotych. Rok później za lepszy model trzeba było zapłacić jedynie 1780 zł. Ten lepszy model ma w zasadzie tylko odrobinę większą prędkość odczytu, razy 6, ten gorszy razy 4, przy takiej samej prędkości zapisu, czyli razy 2. Stronę o konfigurowaniu botów ircowych myślę, że możemy pominąć, tak jak i polecane strony internetowe. Jednak jeśli ktoś chciałby się cofnąć w czasie, to część została zassana przez Archive.org i można je sobie pooglądać. Dalej mamy propozycję padów od firmy Interact. Po prawej jakiś programowalny, na dole podróbka SNES-owego pada, a na górze genialny PC Power Pad Pro. Wiem, że genialny, bo męczę go od około 98 roku, po dziś dzień. Cały czas działa bezproblemowo, nic się nie zacina, a gałka nie jest wyrobiona, jak na przykład we wszystkich moich padach do N64. Jeśli szukacie dobrego pada do starych gier i traficie na ten egzemplarz gdzieś na Allegro, to polecam. Po przewróceniu strony widzimy kącik filmowy. Pierwszym filmem jest Anaconda. Ten film sobie pominiemy, a stroną obok mamy streszczenie przygód człowieka nietoperza, z zaznaczeniem, że najnowsza jego przygoda, Batman i Robin, właśnie trafia na ekrany kin. Informacje o jakimś turnieju sobie odpuścimy, ale na tej stronie przystaniemy, bo mamy tutaj ofertę jakiegoś niewielkiego sklepu, a zakładam, że większość z nas kupowała komputery w takich właśnie niewielkich sklepach. Zatem, jakież to cudo można było nabyć w 1997 roku za 4999 zł? Pentium 166 bez MMX, płyta intelowa, 32 MB RAM-u, twardziel o pojemności 2,5 GB, napęd CD-ROM razy 16, monitor, zakładam kolorowy, o przekątnej 15 cali, grafika Matrox Mystique z 2 MB pamięci, do tego mamy kartę muzyczną, obudowę, klawiaturę, myszkę i głośniki. Przeciętne wynagrodzenie według danych GUS w 1997 wynosiło niecałe 1062 zł. Dla porównania dzisiaj wynosi 5167 zł. Mówimy o wynagrodzeniu brutto. W ostatnim kąciku mamy omówione dwa systemy gier fabularnych, Warhammer 40 000 oraz karcianka Kult. Tutaj pozwolę sobie na kilka słów przemyśleń. Jako iż grałem niegdyś zarówno w takie figurkowe RPG, jak i karcianki, to naszła mnie taka myśl. Były to czasy, kiedy mało kto posiadał drukarkę, a już zwłaszcza kolorową ze skanerem, czyli zestawem, który pozwoliłby kopiować karty i drukować je za bezcen. Czy jednak taki proceder stał się powszechny, jak drukarki były w każdym domu? Nie. Z jakiegoś powodu woleliśmy zapłacić za oryginalną talię. A czy teraz, kiedy coraz więcej osób posiada drukarkę 3D albo dostęp do takowej chociażby przez portal z ogłoszeniami lokalnymi, to czy gracze zaopatrują się w figurki wykonane na takich drukarkach? Tutaj odpowiedź już nie jest taka jednoznaczna. Okazuje się, że drukarki 3D są wręcz zbawieniem dla fanów figurkowych RPGów, ale oczywiście nie można się z nimi pokazywać na oficjalnej imprezie. Jednak te mniej oficjalne nie robią problemów, nie mówiąc już o zabawie ze znajomymi. No okej, w każdej grupie znajdzie się przynajmniej jeden obrońca interesów Games Workshop. Ale zawsze można go nie zaprosić. W każdym razie elementy otoczenia, jednostki czy przedmioty są coraz częściej drukowane w domowym zaciszu. To naprawdę zastanawiające, dlaczego nie stało się tak z kartami, które przecież łatwiej było skopiować. Umieszczam w opisie link do filmu, który traktuje o procederze tworzenia swoich elementów do gier takich jak Warhammer 40 000 i o krokodylich łzach wielkich korporacji. W roli wyjaśnienia, kopiowanie modelów 1:1 nie jest cool. Jednak wielkie korporacje nie życzą sobie, abyśmy używali swoich własnych modeli, bawiąc się ich grami.
co jest zwyczajnie głupie. Stron z ogłoszeniami drobnymi postanowiłem nie pokazywać, bo są tam dokładne dane adresowe wielu osób. Pewnie większość nieaktualna, ale z drugiej strony nic nie stracicie, nie widząc tych danych. W ogłoszeniach w oczy rzuca się ogromna ilość Amig 500 i 600. Tak, to był ten moment, kiedy wielu posiadaczy sprzętu Commodore postanowiła pogodzić się z losem i nabyć peceta. Wśród ogłoszeń znalazło się takie oto ogłoszenie na sprzedaż peceta z procesorem 486 DX420 za 2200 zł. Taki pecet był absolutnym minimum na tamte czasy i jak widzieliście, za trochę ponad dwa razy więcej można było nabyć o wiele lepszego peceta, więc taka sobie oferta. Zbliżamy się do końca numeru. Ostatnie strony to informacja na temat prenumeraty, która kosztowała 36 zł za 12 numerów, oraz o archiwaliach, które sprzedawano po 3 zł za egzemplarz. Na ostatniej stronie rozwiązanie konkursu, który polegał na rozkodowaniu akronimu MDK. Przybliżę tylko jedno rozwinięcie. Most dwie kamy. Nie dlatego, bo jest najlepsze, ale dlatego, bo zakładam, że jedynie starsi widzowie będą wiedzieć, o co chodzi. Dajcie znać w komentarzach. I to już wszystko. Ten numer świata gier komputerowych był całkiem udany. Fajne gry oraz sprzęt i co ciekawe, pomimo tego, że był rok 97 i układy z MMX-em były już dostępne, to w gazecie znalazło się miejsce na recenzję gier na Amigę oraz takie gry, które wymagały do działania skromniutkiego 386, na przykład Capitalism Plus albo Virtual Casino. Zanim się z wami pożegnam, chciałem jeszcze podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w nagraniach. A jeśli wy chcecie wystąpić w moim materiale, to zapraszam do kontaktu. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!